10 ostatnich antypapieży. Kim był antypapież? Antypapież był to nielegalny papież. Antypapieże wybierani byli najczęściej wskutek sporów teologicznych lub politycznych. Gdy zaczęło kształtować się państwo kościelne i rosło jego znaczenie polityczne, coraz częściej spory wokół powołania papieża były odbiciem walki o wpływy różnych stronnictw czy rodów. Pomimo wprowadzenia w 1059 roku zasady powoływania papieży przez kolegium kardynalskie, sytuacja nie uległa zmianie. Istnieją spory co do liczby antypapieży w historii. Wymienia się od 36 do 43 antypapieży. Kościół stworzył listę antypapieży w 1942 roku i ta lista została oficjalnie uznana przez Kościół, także ja prezentuję Wam ostatnich 10 antypapieży uwzględnionych na tej liście. Ottaviani di Monticelli. Nie wiadomo, kiedy się urodził, wiadomo, że zmarł w 1164 roku. Wiadomo również, że został mianowany w 1137 roku przez papieża Innocentego II gubernatorem Beneventu. Niespełna rok później został kardynałem, diakonem kościoła świętego Mikołaja w więzieniu. To jest miejscowość. 3 marca 1151 roku Eugeniusz III podniósł go do godności kardynała prezbitera kościoła świętej Cecylii. Z czasem zaczął uchodzić z lidera frakcji proniemieckiej wśród kardynałów. Po śmierci Hadriana IV doszło w Rzymie do sporu kardynałów. Pomimo, że zgodnie z ówczesnym zwyczajem do wyboru papieża wymagano jednomyślności, 7 września 1159 roku dwie wrogie sobie frakcje w kolegium kardynalskim obwołały papieżem swoich kandydatów. Silniejsza frakcja prosycylijska wybrała kanclerza Rolanda ze Sieny, który przybrał imię Aleksandra III. Jednak kilku procesarsko nastawionych kardynałów sprzeciwiło się temu, wypędzając go z Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie i obwołało antypapieżem kardynała prezbitera Ottaviano di Monticelli, który przyjął imię Wiktora IV. Było to możliwe dzięki wsparciu oddziałów zbrojnych podległych krewnym kardynała Ottaviano. Antypapież szybko uzyskał uznanie ze strony cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego i władców oraz biskupów, w tym Polski. W 1160 roku na polecenie Fryderyka Barbarossy zwołał synod do Pawii, na którym ekskomunikował Rolanda ze Sieny i jego stronników. Powołanie tego antypapieża zapoczątkowało schizmę w całej Europie, która na szczęście dobiegła końca i nie nastał rozłam w kościele na zawsze. Guido di Crema, urodzony w 1110 roku Włoch, był jednym z najgorliwszych zwolenników Wiktora IV, o którym opowiadałem przed chwilą. Działał w Europie, próbując nakłonić przywódców różnych państw, np. Francji i Anglii, do poparcia antypapieża. Po śmierci Wiktora IV został naznaczony na nowego antypapieża i został zatwierdzony przez wiktoriańskich kardynałów. Przyjął imię Paschalis III. Nowy antypapież miał duże problemy ze zdobyciem uznania. Po śmierci Wiktora IV znaczna część niemieckiego episkopatu uznała Aleksandra III, czyli tego prawowitego papieża. Również cesarz Fryderyk Barbarossa początkowo się wahał, ostatecznie jednak na synodzie w maju 1165 roku uznał go i wymusił to samo na niemieckich i północnowłoskich biskupach. To właśnie w podziękowaniu za to poparcie antypapież kanonizował Karola Wielkiego, ponieważ bardzo na tym zależało Fryderykowi Barbarossie. Wiadomo, że podczas kanonizacji byli obecni biskupi z Polski, co świadczy, że również Polska wspierała wówczas antypapieża. W końcu w listopadzie 1165 roku Aleksander III powrócił do Rzymu jako prawowity papież, co spowodowało bunt i wypędzenie Paschalisa z Rzymu. Antypapież zmarł rok później w Rzymie bez pojednania z prawowitym papieżem Aleksandrem III. Giovanni Ungheri. On również był przeciwnikiem Aleksandra III i również popierał antypapieża Wiktora IV. Zaraz po śmierci Paschalisa III został wybrany na nowego papieża, właściwie antypapieża. Wybór ten po pewnych wahaniach zatwierdził Fryderyk Barbarossa, który traktował go jednak wyłącznie jako narzędzie w swojej polityce włoskiej i kardeł przetargował w ewentualnych negocjacjach z Aleksandrem III,
papieżem legalnym. Stosunki cesarza z antypapieżem zaczęły się psuć po 1176 roku, gdy Fryderyk I Barbarossa został pokonany w bitwie pod Legnano i zaczął szukać sojuszu z Aleksandrem III. Wtedy Kalixt III, bo tak się nazywał, bo właśnie tak się nazywał Giovanni Ugieri, stracił na znaczeniu. Przez cały swój pontyfikat tak naprawdę niewiele znaczył, cały czas rezydował w Viterbo, aż w końcu abdykował i został namiestnikiem papieskim w Benevencie. Lando Sezo, czyli kolejna osoba, która wywodzi się od Wiktora IV. Otóż to właśnie Wiktor IV, czyli taki pierwszy z tego pontyfikatu antypapieży, mianował go kardynałem, diakonem. Później Lando Sezo wspierał kolejnych antypapieży, podpisywał ich bulle wydane w różnych latach. W końcu po abdykacji Kalixta III odmówił podporządkowania się Aleksandrowi III i z pomocą zbuntowanych baronów z Kampanii ogłosił się antypapieżem, licząc na wsparcie ze strony Fryderyka Barbarossy. Nie uzyskał go jednak i w styczniu 1180 roku znalazł się w niewoli Aleksandra III. Został zesłany do klasztoru, gdzie zmarł prawdopodobnie kilka miesięcy później. Imię, jakie przyjął będąc antypapieżem, to Innocenty III. Pietro Rainalducci. Był to kolejny antypapież, a warto wspomnieć, że przed rozpoczęciem posługi jako duchowny miał żonę i miał dzieci. Jako antypapież przyjął imię Mikołaj V. W trakcie jego pontyfikatu cały pontyfikat antypapieży stracił swoich zwolenników, aż w końcu doszło do upadku tej schizmy. Wkrótce potem antypapież musiał się schronić w Pizie, gdzie spotkał się z Janem XXII, papieżem legalnym. Doszło tam do porozumienia, w wyniku którego Mikołaj uroczyście wyrzekł się godności papieskiej, natomiast Jan potraktował go łagodnie i przyznał mu uposażenie. Po 2 latach rządów uznał zwierzchnictwo prawowitego papieża. Jego zwolennicy Mikołaja V opisywali go jako świętobliwego, ascetycznego franciszkanina, lecz przeciwnicy wytykali mu dwulicowość. Zmarł w Awignonie. Robert z Genewy. Otóż tutaj trzeba przedstawić tło wydarzeń. Papieżem był Grzegorz XI. Grzegorz XI był Francuzem i sprawował urząd głównie z Francji. Po jego śmierci podczas konklawe w Rzymie doszło do zamieszek ulicznych. Rzymianie, w obawie, że kolejny papież ponownie zdecyduje się wyjechać z państwa kościelnego, domagali się od elektorów, aby wybrali Włocha. Naciski tłumy, a także incydent z zakłóceniem porządku obrad zgromadzenia przez zbrojną bandę, która wdarła się na elekcję, spowodowały, że część kardynałów nie uznała ważności wyboru Urbana VI. Urban VI, aby pojednać się z opozycją, zwołał konsystorz do Anagni. Podczas jego obrad miano zdecydować o legalności wyboru nowego papieża. W końcu kardynałowie wydali oświadczenie, w którym uznali, że konklawe rzymskie z kwietnia jest nieważne, gdyż wybór został przeprowadzony pod naciskiem i groźbą ze strony tłumu. 9 sierpnia 1378 roku kardynałowie francuscy, będący główną siłą opozycji wobec Urbana VI, wezwali go do abdykacji. Nie widząc żadnej reakcji ze strony papieża, opuścili siedzibę papieską, a następnie oczywiście wybrali antypapieża. Został koronowany Robert z Genewy i przyjął imię Klemens VII. Antypapież Klemens VII ekskomunikował papieża Urbana VI i rozpoczął wojnę celem zagarnięcia Rzymu. Wojska papieża zwyciężyły jednak armię antypapieża pod Marino, zajęły zamek Świętego Anioła i przejęły kontrolę nad Rzymem. Klemens VII wycofał się do Neapolu, a w czerwcu 1379 roku udał się do Awignonu. Zmarł rażony apoplepsją. Pedro de Luna. Podczas konklawy po śmierci Klemensa VII we wrześniu Pedro podpisał kapitulację wyborczą, w której zobowiązał się w razie wyboru dążyć do zakończenia schizmy, w razie potrzeby poprzez cesję. 28 września 1394 roku wybór awiniońskich kardynałów padł właśnie na niego. Przybrał imię Benedykta XIII. Plan zakładał wybór na antypapieża. Właśnie Pedro de Luna, ten abdykuje i przekazuje władzę legalnemu papieżowi.
Wbrew oczekiwaniom, Benedykt XIII, bo takiej mi przybrał, po wyborze nie wykazał chęci abdykacji, lecz stałą mocą bronił legalności swojego pontyfikatu i odrzucał naciski ze strony europejskich dworów i wielu duchownych. Jego opór doprowadził w 1398 roku do generalnego kryzysu. Królestwa Francji i Kastylii wypowiedziały mu posłuszeństwo i odcięły od dochodów z tych krajów, a większość jego kardynałów także zbuntowała się przeciwko niemu. Benedykt XIII zamknął się wówczas w Awignonie, gdzie oblężony przez blisko 4 lata bronił swych praw. Ostatecznie wiosną 1403 roku kryzys został zażegnany. W marcu podporządkowało mu się jego kolegium kardynalskie, a niedługo potem Francja i Kastylia ponownie uznały jego władzę. W 1404 roku nawiązał kontakty z rzymskim papieżem Bonifacem IX, jednak negocjacje przerwała śmierć Bonifacego i wybór na jego następcę Innocentego VII, który od razu odrzucił propozycję Benedykta. Negocjacje wznowiono dopiero z następcą Innocentego, Grzegorzem XII. W kwietniu 1407 roku Grzegorz XII i Benedykt XIII za pośrednictwem swych pełnomocników zawarli układ przewidujący ich bezpośrednie spotkanie. Do spotkania tego jednak nie doszło. Ogłoszono sobór w Pizie w 1409 roku, w trakcie którego ogłoszono depozycję zarówno Benedykta XIII, jak i Grzegorza XII. Ponieważ sobór pizański nie doprowadził do końca schizmy, w 1414 roku zwołano kolejny sobór, tym razem w Konstancji. Oficjalnie odwołano Benedykta XIII, z tym, że ten nie uznał tej decyzji i nie oddał tiary. Benedykt XIII do końca uważał się za prawowitego papieża. Po jego śmierci wśród jego nielicznych zwolenników doszło do rozłamu. Pietro di Candia, czyli kolejny antypapież. Historię tutaj zaczynamy od soboru pizańskiego w 1409 roku, na którym uznano obu papieży za heretyków i schizmatyków, a następnie został wybrany nowy papież, właśnie Aleksander V. Koronacja miała miejsce 26 czerwca, zyskał uznanie Francji, Anglii, Czech, Północnej Italii, Polski. Miał to być wstęp do zakończenia wielkiej schizmy, w rzeczywistości wybór tylko pogłębił kryzys. Na początku pontyfikatu uczynił swoich przyjaciół i zwolenników biskupami i połączył oba kolegia kardynalskie. Był trzecim papieżem panującym równocześnie z Benedyktem XIII i Grzegorzem XII. Wśród historyków nie ma pełnej zgody, który z nich był prawowitym papieżem. Przez cały swój pontyfikat urzędował w Bolonii, gdzie zmarł i został pochowany. Baltasar Cossa. Cossa został następcą Aleksandra V i przyjął imię Jan XXIII w 1410 roku. Za prawowitego papieża uznały go Francja, Anglia, Czechy, Portugalia, Polska, niektóre księstwa Świętego Cesarstwa Rzymskiego oraz części leżących na północ włoskich miast państw, w tym Florencja oraz Wenecja. Jan XXIII, bo takie imię przybrał jako antypapież, został 14 maja 1415 roku odwołany z funkcji papieża za skandaliczne prowadzenie się. Podobno w czasach, gdy był jeszcze legatem, uwiódł 200 kobiet. Ponadto uprawiał symonię i krzywoprzysięstwo. 11 listopada 1417 roku sobór obrał na tron piastrowy Oddone Colonne, który przyjął imię Marcina V. Nowo ubrany papież udał się do Florencji w lutym 1419 roku. Cossa został wówczas wykupiony z niewoli przez Republikę Florencką. I w taki oto sposób znowu mamy dwóch papieży. Po przybyciu do Florencji w 1419 roku Jan XXIII całkowicie podporządkował się Marcinowi V i otrzymał godność kardynalską. Pochowano go we Florencji. Amadeusz Spokojny, czyli ostatni antypapież. Amadeusz był synem hrabiego Amadeusza VII, po którym odziedziczył tron. W 1416 roku otrzymał od cesarza Zygmunta Luksemburskiego tytuł książęcy. W końcu przyjął habit i został przełożonym założonego przez siebie zakonu świętego Maurycego. W 1439 roku na soborze w Bazylei został wybrany antypapieżem w opozycji do Eugeniusza IV. Jego wybór był dokonany przez jednego kardynała i 32 elektorów. Nominację przyjął po długim wahaniu. Większość państw europejskich zachowała neutralność wobec Feliksa, bo przyjął imię właśnie Felix V. Powołał kilku kardynałów, a jego sekretarzem przez pewien czas był Eneas Sylwiusz
Piccolomini. Ponieważ Felix nie znajdował wsparcia u ojców soboru bazylejskiego, postanowił abdykować z pomocą arbitrażu francuskiego króla Karola VII. Antypapież cofnął wszystkie rzucone przez siebie klątwy i uroczyście ustąpił z urzędu przed Mikołajem V. Tak zakończyła się ostatnia schizma w kościele katolickim i więcej antypapieży już nie było. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!